powiedzmy Kazika Paziora, on widział po milionie lewych. Ta walka, no przecież tu nie ma nic brutalnego, tu nie ma nic na chama. No pyk, 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 pyk. Ten boks ja preferowałem. Ja tych chłopaków uczyłem. Jak pamiętam takie wojny, jakie staczałem na przykład z Krzyśkiem Czajkowskim, naszym wychowankiem. Pierwszym, który zdobył Mistrzostwo Dolnego Śląska, naszych wychowanek. On to mistrzostwo zdobył, jak umiał uderzyć, dokładnie mogę panu powiedzieć, lewy prosty, podwójny lewy prosty, dwa, trzy zbicia i kroki w przód, kroki w tył, w bok. Koniec. Krzysiek jak zaczynał uderzać sierpem, to zaraz przerywałem. Stop! Nie! Na to przyjdzie czas. Dobrze, trafiłem na chłopaka, który to zrozumiał. Jak on pokonał wicemistrza Polski, Reimana, lewym prostym, no to to było coś szokującego, nawet w trzeciej walce w życiu. Tylko to był ktoś taki jak Czajkowski, a to nie tylko zbiór mięśni, stawów, kości i nerwów. To jest cała psychika. A to był, to jest nadal bardzo wyjątkowy chłopak. Chłopak, który będąc juniorkiem, on budził szacunek swoim podejściem. To był z jednej strony pracuś, a z drugiej strony chłopak dobrze w głowie umeblowany. Zresztą ja miałem szczęście, że ja się przeważnie z nimi spotykałem. I właściwie potem Zagłębiu dokonano tutaj rewolucji politycznej. Komitet powiatowy zaczął dyrygować sekcją bokserską i zaczęło, tak po prostu się stało, że zaczęli odchodzić działacze. No, między innymi zawodnicy. I ja już też nie widziałem tu miejsca dla siebie. Zaczęły inne czynniki. My z jednej wielkiej rodziny staliśmy się przeciętną sekcją. A to już dla mnie było... Ja mam to przestało bawić. I wtedy poszedłem do takiego klubiku, gdzie najstarszy mój zawodnik miał 21 lat. Zresztą on 2 lata był starszy od drugiego. Do Astorii Bydgoszcz. I walczyliśmy o drugą ligę. Wyobraża pan sobie? I walczyliśmy o drugą ligę. Zajęliśmy 2. miejsce, prawdzie. W tej grupie, ale nie puściła mnie już właściwie Wiktoria Wałbrzych. Myśmy z nimi się spotkali, ja z nimi wygrałem u siebie i na wyjeździe. Cudem Wiktoria zajęła to 1. miejsce, myśmy byli 1 punkcikiem tylko. Przegrali tą 2. ligę i się zaczęło. Pan jest przecież Dolnoślązakiem. Gdzie pan będzie u Krzyżaków siedział? No i przyjechałem tu. I tutaj też ładnych parę lat. Też takimi różnymi wynikami, bo też zaczęły się te fatalne okresy. Jak tam sport zawsze źle wychodzi, jak się polityka pieprza. Zawsze się. Jak tutaj nagle przychodzi, mamy trening, właśnie przed meczem 2. ligi, mamy trening. I przychodzi Solidarność i facet i mówi, nie możecie trenować dzisiaj, bo strajki jest. No ale my mamy za parę dni mecz. Wy jesteście górnikami.
Wyobraża pan sobie?